No to ja bym na PiS głosował, ale wiesz, żeby lichwę zniszczył, żeby weksel zniszczył, żeby te pożyczki zniszczył, że prowident przychodzi, 2000 ci daje, a potem 4000 pobiera i więcej. A jeszcze jak będziesz opóźniała i kary i to i tamto. I Duda też tego nie zwalczył, niestety. Bo jeżeli chodzi o chwilówki, to tak, ale jeżeli chodzi o większe pożyczki, to procentu nie zniszczył, nie zlikwidował. I teraz wiesz, albo ktoś sobie robi, walczy o upadłość konsumencką, albo co, bo musi to wszystko płacić, daj spokój. Do dupy taka robota.